Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj piątek, 25 dzień listopada. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczoraj ze względu na amerykańskie święto dziękczynienia giełdy w Stanach Zjednoczonych były zamknięte. Przełożyło się to też zdecydowanie na obniżony popyt na giełdach europejskich. Wolumen obrotów na polskiej giełdzie wczoraj wyniósł około 850 milionów złotych, z czego dla indeksu WIG20 było to 650 milionów złotych, a więc znacznie poniżej średniej, którą zazwyczaj indeks polski, a polska giełda realizuje. Tego oczywiście można było się spodziewać. Dzisiaj w Stanach sesja skrócona. Więc też zakładamy, można zakładać, że obroty będą obniżone, że tak naprawdę ten długi weekend już gdzieś tam się rozpoczyna. Mimo wszystko warto zaznaczyć, że wczorajszy dzień polska giełda wykorzystała dosyć dobrze. WIG 20 na zamknięcie zyskał ponad 2,3%, szeroki indeks WIG 1,8%, indeks MWIG 40, czyli średnich spółek 0,8% na plusie, a SWIG 80 0,15% na plusie. Więc ta nieobecność Amerykanów sprzyjała popytowi na polskiej giełdzie. Sprzyjał też ostatni raport z posiedzenia Fedu, który wskazywał, że amerykańscy bankierzy centralni rozważają obniżenie skali podwyżek, obniżenie tempa podwyżek stóp procentowych, co też miało pozytywny wydźwięk dla całej giełdy. No i warto też zwrócić uwagę, że kurs dolara do naszej polskiej waluty znajduje się na poziomie blisko 4,50 zł, co analitycy szacują jako i uwzględniają jako poziom kluczowy. Jeżeli złotówka dalej by się umacniała i przebiłaby 4,50 zł, mogłoby to mieć też pozytywny wpływ na notowania na polskiej giełdzie. A my tymczasem rozpocznijmy od danych produkcyjno-sprzedażowych za październik, które przedstawiła grupa KGHM jeszcze w czasie trwania wczorajszej sesji. Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła 59,8 tysiąca ton. Jest to wzrost o 3% rok do roku. Wzrosła sprzedaż w KGHM International oraz z kopalni Sierra Gorda w chilejskiej kopalni. Gorzej poradziła sobie ze sprzedażą polska sieć KGHM, która funkcjonuje i stacjonuje oczywiście tutaj w naszym kraju. Produkcja miedzi płatnej z kolei wyniosła 60,7 tysiąca ton, jest to o 2% mniej rok do roku. Podajmy jeszcze przykład srebra. Produkcja prawie 118 ton, jest to wzrost o 23% rok do roku. Sprzedaż niecałe 100 ton, to z kolei spadek o 6% rok do roku. Spółka podkreśla, że w porównaniu do prognoz, które zakładała sobie na początku bieżącego roku, zarówno produkcja, jak i sprzedaż wszystkich głównych surowców jest obecnie powyżej zakładanego poziomu. Wczorajsza sesja to zakończenie notowań na poziomie 117 zł za jedną akcję KGHM. Drugie PZU. Po wynikach za trzeci kwartał 2022 roku spółka zyskała około 6% na wczorajszym zamknięciu i była wyróżniającą się spółką w indeksie WIG 20. PZU ma nadzieję i liczy na udany czwarty kwartał bieżącego roku. Prognozuje, że zysk netto w czwartym kwartale nie będzie niższy niż w analogicznym okresie 2021 roku. PZU cały czas dąży do osiągnięcia około 3,4 miliarda złotych rocznego zysku netto. Ten plan przewiduje, że może to się stać w roku 2024. Obecnie po trzech kwartałach bieżącego roku zysk netto wynosi delikatnie powyżej 2 miliardów złotych. Wczoraj informowałem Państwa, że na obniżenie rok do roku zysku netto, bo ten bieżący jest około 10% mniejszy rok do roku, wpływają przede wszystkim zdarzenia jednorazowe, które obciążały działalność sektora bankowego, a PZU jest akcjonariuszem zarówno Alior Banku, jak i Pekao S.A. PZU zakłada też, że spowolnienie gospodarcze może wpłynąć do wyniki drugiego i trzeciego kwartału 2023 roku, chociaż sama spółka ma być dobrze przygotowana do spowolnienia. Sprzedaż ubezpieczeń jest na bardzo solidnym poziomie i to podkreśla zarząd. Odnieśli się też do
kupna pakietu akcji PKN Orlen podkreślają, że nie jest to inwestycja strategiczna i akcje Orlenu nie powinny wisieć długo w bilansie PZU. I tak jak widzimy, duża zielona świeczka na wczorajszej sesji, mocne wzrosty przy mocnym wolumenie, 32 zł na zamknięciu. Ciechy po zamknięciu sesji poinformował, że podnosi prognozy na 2022 rok. Teraz skonsolidowane przychody mają wynieść od 5 miliardów 250 milionów złotych do 5 miliardów 450 milionów złotych. Z kolei znormalizowane EBITDA to ma być poziom 950 do nawet 990 milionów złotych. Jest to spory przeskok w porównaniu do kwietniowej prognozy, gdzie prognoza przychodów zakładała 4,3 do 4,5 miliarda złotych, a znormalizowany EBITDA 740-780 milionów złotych. Jednocześnie Ciech podkreśla, że wydatki inwestycyjne w bieżącym roku mogą wynieść niecałe 500 milionów złotych w porównaniu do około 780, które spółka wydała w 2021 roku. Podniesienie prognoz to, jak podkreślają władze Ciechu, efekt dobrej sytuacji rynkowej spółki i lepszych wyników, które odnotowuje w ostatnim czasie. I na koniec STS Holding. Po mocnych wynikach za trzeci kwartał w styczniu spółka planuje przedstawić plany na 2023 rok. Między innymi STS Holding będzie dążył do dalszej poprawy efektywności biznesu i szuka oszczędności. Liczą na kilkadziesiąt milionów złotych aż oszczędności. 2023 rok ma być dobry dla działalności grupy. Spółka liczy na duży wzrost m.in. w wyniku EBITDA. Od pierwszego do trzeciego kwartału bieżącego roku z kolei liczba aktywnych użytkowników wyniosła 576 tysięcy. Obecnie biznes spółki dosyć dobrze sobie radzi m.in. ze względu na odbywające się w Katarze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I tak jak widzimy, wczorajsza sesja dla STS Holding to także dosyć mocne wzrosty. I zamknięcie na dziennym szczycie 17,27 zł za akcję. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. I życzę Państwu udanego dnia i weekendu. Do usłyszenia i do zobaczenia.